będziemy grać w chowanego samochodami. Mamy 7 aut, 2 będą szukały, 5 będzie się chowało. Udział w zabawie biorą Garbus, Mercedes CLK, Subaru STI, Ford Fiesta, Ford Focus, Nissan X-Trail i Mustang! W pierwszej rundzie szuka Kuba z Mustangiem i ja z Juśkiem Nissanem. Wy chowacie się wszyscy, macie na to 5 minut. Po 5 minutach startujemy i was szukamy. 20 minut mamy na znalezienie was. Każda znaleziona osoba włącza się do poszukiwań. To jest nasz rejon poszukiwań. Dobra, reguły gry jasne. Mamy 5 minut. 3, 2, 1, start! Gdzie oni jadą? Tu gdzieś się trzaski trać. Ja bym tam stanął, żeby nie było nas widać. Bo my schowaliśmy się przy jednej z leśnych uliczek. 3, 2, 1. Dobra, szukamy. Dobra, mamy nadzieję, że się dobrze pochowaliście. Bo nie chcemy łatwo wygrać. Słyszę Mustanga. Słyszycie Mustanga? Średnio schowałem. Patrzcie, kogo mamy. Mamy ich! No nie! No nie! Serio? No nie! Po minucie? Przez to cię chowałem z Grześkiem. Jakim cudem? 1-0. Nie wierzę w to. Szukacie z nami. Najgorsza miejscówka, myślałem, że jest idealna. Tak, teraz my szukamy z nimi. Nice. Dobra, będzie ciekawie. Przepraszam! Nie, no spoko. O, tam jest X-Trail. A on szuka. X-Trail tak? Szuka, tak. Tam jest Kamil z Juszkiem. Już myślałem, że ktoś ma. Dużo przeżyje. Jakaś pani powiedziała, że mamy spierdalać. Spierdalaj, czekaj. To jest facet w szlafroku teraz wyszedł. O, nie, tam nie ma. Też nie. Zwariowany świat, jedyny nas tańczy pragnienie. Dawaj tu w prawo. Tu jest taka podejrzana uliczka. Ale tak blisko. Ty, tutaj jeszcze nie byłem. Mamy was! Patrzcie. Po zabawie. Super! Teraz robimy chwilkę przerwy i druga runda. Przejechałem uliczkę, patrzę, kolejny jadą z przeciwka. Czyli dwa radiowozy są na rejonie? Trzy radiowozy? Ale tajniaki czy wszystkie oznakowane? Ja się z jednego uciekłem, to patrzę na drugiego, myślałem, nie udomam, kurwa. No to bawimy się nie w 7, tylko w 10. Nam się nudziło i jechał radiowóz. I myśmy jeździli za radiowozem. On sprawdzał też miejscówki, bo patrzył, bo ludzie mają zgłoszenia na pewno. Więc jak radiowóz jedzie sprawdzić samochód, który stoi, no stoi, jechałem za radiowozem. My z Natalią, jak szukaliśmy, wjeżdżaliśmy wręcz prawie, że na posesję, więc ludzie mogli się bać tego. Kto mnie znajdzie, ma przejeba. Druga runda. My zostajemy na 5 minut, bo szukamy. No i będziemy lecieć X-Trailem teraz. Coś za nami jedzie, nie wiem, czy nas nie śledzą. Czyli na lewo nie możemy, ale na prawo możemy. Jedź, kurwa, dalej, bo ten typ stał się patrzył. No dobra, my się tylko chowamy, panie. No dobra, ale... On nie wie. Zostajemy? No jak chcesz. Dobra. Nie no, widać nas, kurde. A ty masz kluczyk? Czy Kamil go wziął? A, nie wiem. Bo masz nauki. Aha. Serio? Powiedz na zero Kamilowi. Jeszcze ty masz kluczyk od nich sama? Tak się zdarzyło, że tak, mamy klucze do Nissana. Zajebiście. No, no to pojeżdżone. Nie mają czym szukać. Tak, ale pewnie nam będzie... Chory pojechał Beatlem i zostawił i ma kluczyki od X-Traila. Trafiam kluczyka, musicie nas szybko znaleźć. To z buta niech biegają. Dobra, zostawiamy samochód i z buta gramy. Sprawdźmy tutaj naszą poprzednią miejscówkę. Czy jest ktoś? Dobra, nie ma nikogo. Zawracamy. Sprawdzamy VMAX na wstecznym. Offroad na steku. Ja trzeba mieć skilla. Albo dobre AC.
Co jest? Co jest? Tutaj w prawo? Jest ktoś? Nie. Nic nie widać? Nic nie. Tam jedziemy? No, dalej tam. 4 minuty. No nie wierzę! Co? I nikt nie jest znaleziony? Przez 16 minut? O! Zwłoki starszej kobiety w stawie. Nie, no tu musi ktoś być. Przecież tu musi. Patrz. Tak, znalezieni. Szukacie następną rundkę! Dobrze. Lecimy dalej. Już wszyscy? O jecie! O kurwa! Siema! Po czasie. Siema! Uuu, mamy was. Gdzie ty byłeś? 300 metrów. Trzecia uliczka w prawo. Byłem tam, byłem wszędzie, stary. Widziałeś może jak robili stało grupka ludzi wokół Audi? To ty byłeś tam? Tak, za nimi. Trzy dziewczyny w jednym aucie. Ale to jest Garbi. Garbi jest uroczy. Wiesz, że dopiero teraz dowiedziałem się, że Garbus ma w każdym modelu taki kwiatuszek? No patrz jak to fajnie wygląda. Jeszcze doniczka jest. Dobra, powodzenia. Ja lecę do Mustanga. Gdzie się chowamy? Może myślimy, spokojnie. Ty to jesteś tutaj, wiesz, pan rewiru, więc ja się nie boję. Czekaj, wjedziemy tam? Nie, płótka jest. Poczekaj chwilę. Jak poświęcenie, to na maksa. Damy radę. Zapraszam. To już jest przegięcie. Co tu się dzieje? Nawet jakby nas znaleźli, no to nie wiadomo. No, zrobiło się trochę niezręcznie, stary, dwóch facetów w lesie. Kamuflaż, level expert. Delikatnie tu usadać. Patrzcie, no nic nie widać Mustanga. A tak naprawdę maska spora. Czekamy, oni stamtąd jedynie mogą nadjechać. Mam. No nie gadaj. Pod kocem trzymany. Chodź go damy. Z grubsza przykryta, ale i tak trochę się w oczy rzuca. Gdzie wy jesteście chłopaki? Szukacie i znaleźć nie możecie. Coś jest ten. Jedzie on. Kurde. Zobaczył nas? Mustang. Dawaj. Jak oni tu kurde wjechali? Od tyłu. Zawracam. Złapany! Co my robimy? Gazu! Nie by tak można, ale... Łopanie! Nasi? Siemanko! Szukajcie, a nie nagrywacie. Gdzie byliście? Pod szlabanem, tak jakby jest park, staliśmy po prawej stronie, na normalnej udeptanej dróżce i podchodzi nas facet, zaczął napierdzielać nam w okienko i to tak całkiem solidnie i krzyczy: wyjdźcie z tego lat! Dzięki chłopaki za nagrywanie. Piąteczka! Chłopaki z Carflix pomogli w nagraniu tego wszystkiego, a druga perspektywa jest właśnie u nich na kanale. Ta lepsza, tutaj. Ta gorsza, oczywiście. Idę od was. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takich nietypowych filmach na tym kanale. Żegnam się z wami, trzymajcie się i pa!